Ja już takie odczucie mam, że ci politycy nie robią nic dla społeczeństwa. Nic. Oni tylko tak lawirują, żeby tam rzucą tutaj jakiś ochłap, tu ochłap. A społeczeństwo nic na to nie poradzi, bo niektórzy to właśnie łykają to te wszystkie kłamstwa, które mówi Kaczyński, Morawiecki. Obrażają ludzi. Skąd ma rząd pieniądze na to wszystko? Jak pan myśli? No, jak to? No, od nas, no skąd? No przecież rząd nie ma swoich pieniędzy. No. Nigdy nie, żaden rząd nie ma pieniędzy swoich, tylko wszystko jest albo z podatków, albo ze sprzedaży majątku. Zauważył pan, że ludzie myślą, że właśnie Duda im dał, czy Kaczyński te pieniądze, jak tutaj nagrał tych emerytów, to tak mówią. Tam, no proszę pana, bo to właśnie na takim elektoracie Kaczyński i spółka bazują, PiS bazują. Skąd masz informacje z internetu, z jakichś innych źródeł? Z życia, proszę pana, wystarczy tylko się rozejrzeć. Czy ogląda pan telewizję publiczną na przykład? Jaką pan poleca informacyjną? Nie, ja nie oglądam publicznej telewizji. Jaki powód, że pan nie ogląda publicznej telewizji? No bo tam nie mówią prawdy, no mówią wszystko, to jest prorządowa telewizja i po prostu, no uważam, tam kilka razy próbowałem skonfrontować to, na przykład TVN czy Polsat z publiczną, no to wie pan, zresztą jakiej stacji by się nie oglądało, to co innego mówią, nawet i w takich prostych sprawach jak ilość. Jest jakaś porządna stacja telewizyjna, żeby pan polecił, czy nie ma? Ja wiem. Chyba nie ma dziennikarstwa. Nie ma takiej zupełnie. Nie, raczej nie. Według mnie nie ma. Skąd masz informacje z internetu, z jakichś innych źródeł? Z życia, proszę pana. Wystarczy tylko się rozejrzeć, popatrzeć i my to nic nie możemy. Takie proste społeczeństwo nic nie zrobi. Ile posłów powinien zarabiać według pana? Jak emeryt ma po 2-3 tysiące, tam nawet po 1000. Wie pan, za komuny. Nawet dyrektor zakładu, pracownicy zarabiali po 3, po 4 tysiące, dyrektor miał 12 do 15 tysięcy, no i te premie kwartalne. Ja myślę, że powinna być jakaś wielokrotność najniższej krajowej, załóżmy jak teraz, ale nie najniższej krajowej. Średnia to jest taki wyznacznik niekoniecznie sprawiedliwy, bo jeden zarabia 30 tysięcy, a drugi, a już te spółki Skarbu Państwa i te wszystkie inne rzeczy, to już jest te rady nadzorcze, to już jest... Przesada. Pytanie, czy jest na kogo głosować? Czy chciałby pan powrotu po Platformy, czy kogoś innego, jakąś nowych ludzi pan widzi, czy... Nie wiem, czy nowych ludzi, no. Każdy, kto dojdzie do władzy, robi pod siebie. Znaczy, działa dla siebie, nie? A co musiałby nowy rząd zrobić po wyborach, na jesień wybory, tak, żeby pan był zadowolony? O czym musiałby zacząć? Nie wiem, chyba od porządku w sądownictwie. Sądownictwo, ceny zmniejszyć? Mniejsze rozdawnictwo, no nie. Przede wszystkim wyeliminować pośredników. Jeżeli rolnik dostaje za mięso, załóżmy 2,50, kurwa, w sklepie kosztuje mięso 28-30 zł, no to gdzie te pieniądze są? Jak jest 10 pośredników, niech każdy zarobi po 5 zł, to przecież pośrednicy zarabiają więcej jak rolnicy. No.